Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Dying Light. Lecimy do Osmana, żeby zobaczyć, czy Zbuira i Sargo nie dosięgnęli. Jakoś dziwnie to powiedziałem, ale wiecie, o co chodzi. No i cóż, wiem, że w ostatnim odcinku był skopany dźwięk. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale wiem, że to było tylko przez jakieś 5-10 minut nagrania, ale i tak nie wiem, jakim cudem to się w ogóle zrobiło. Po prostu było jakieś chore desynchro. No ale mniejsza o to. Dobra, tutaj możemy wejść. Co my tutaj mamy? Kawę. Okej. No i cóż, po tej misji jeszcze nie wiem, czym będziemy się zajmować. Myślę, że coś się wymyśli. Musimy zdać alkohol, żeby tą fajną maczetę sobie zrobić. Wow, wow, wow. O, słyszałem purchawę chyba. Nie, no co się dzieje? Tędy miałeś iść. Dobra. Ten tutaj leży. Jeszcze dwóch zostało, dobra. Użyjmy nasz od tasaka. Nie, jeden został, czy dwóch? Już sam nie wiem. Oho, ja! Dobra, został tutaj jeszcze jeden. Spokojnie. A oni chamsko blokują. O, rękę mu obciąłem. Dobra, tasak możemy sobie wziąć. No i dobra, lecimy do Osmana. On przeżył. To się liczy. Nie wiem, czy przeżyje ogólnie, ale teraz żyje jeszcze. Stary. Jeszcze chwila i byłoby po mnie. Myślałem, że może mnie wydałeś. Ludzie Raisa mają twojego brata. Zaczął sypać, nim zdążyłem go odbić. Więc Nazim nie żyje? Żyje, ale teraz on też nie ma już kompletu palców. Powiedział, że będzie czekał przy Czerwonym Murze. Podobno masz wiedzieć, o co mu chodzi. Czyli mnie nie zdradziłeś. W porządku z ciebie, koleś, gościu od Brekena. Chcesz może dołączyć do mnie i brata? Raczej nie. Chcę tylko zapłatę. Jak wolisz. Obiecałem, że nie będziesz żałował i nie będziesz. Te klucze otwierają trzy skrytki rozrzucone po slumsach. Jeśli uda ci się do nich dostać, są twoje. Okej. Powodzenia, gościu od Brekena. Gościu od Brekena. Dobra, ale tutaj też coś chyba było. No jasne, że coś tu było. Papieroski schowane w skrzyni, bardzo mądrze. Kawusia do misji. Właśnie, ciekawe z tym zadaniem kawa stoimy. To też sobie weźmiemy. Tutaj taśma. No fajnie, takie przydatne rzeczy. Kable jakieś, części metalowe. Czy tutaj jest coś ciekawego? Nie, tu nic nie ma. Dobra, i teraz tak. Zadania. Ciekawe, ile mamy już tej kawy, ekwipunek. Kawa, kawa. 19. Chyba trzeba było mieć 18. Ale chwila, bo tu są jakieś 3 skrzynki jeszcze. 3 skrytki. Tylko czy one... Czy one są już jakby... pokazane gdzieś? Może czekajcie, zanim oddam kawę... zróbmy sobie... Czekajcie, te wodorosty też mamy już do zaniesienia? Tak, mamy już. A opatrunki i leki. Czy to jest gdzieś pokazane, gdzie można znaleźć to? Czy to jest gdzieś pokazane gdziekolwiek? Nie jest nigdzie pokazane, więc to będziemy wyglądać po prostu przy okazji. Ale to jest pierwsza skrytka i do niej teraz sobie pójdziemy. Tam sobie zaznaczę, a przy okazji będziemy szli powoli oddać kawę. Okej. Okay. Tam za 300 metrów jest pierwsza skrytka. Nie wiem, czy uda nam się przedostać przez ten tunel. Ale mam nadzieję, że tak.
Deska nam nie jest potrzebna. Zwykła rura również nam nie jest potrzebna. Tutaj jest... Wow. Tutaj nic nie było. Czy w wozie policyjnym coś jest? Nic nie ma. Ona hita zeszła. Teraz się nie spodziewałem. W tym tunelu chyba jeszcze nigdy nie byliśmy. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja go kompletnie nie kojarzę. Dobra, ale pierwsza skrytka już całkiem niedaleko. Tutaj mamy ambulans. Ambulansy są teraz dla nas ważne, no bo musimy szukać tych środków przeciwbólowych, strzykawek i tak dalej. No, a chyba najprędzej to znajdziemy w takich miejscach. Chociaż tutaj same apteczki są. Nie ma tu żadnych strzykawek, to nie ma. Nie wiem, jak macie pomysł, gdzie to oszukać, to możecie powiedzieć. Co tu się dzieje? Znajdźcie spokojny kąt, żeby okay. Czekać noc. Uważajcie na siebie i do zobaczenia jutro. Dziękuję. Nie ma sprawy, ziomki. Ale teraz kasiejkę jakąś poproszę. Na pewno coś dla mnie macie. No nie dodajcie, że mnie tak nie nagrodzicie. Brutal, okej. Mi pasuje, jak najbardziej. Czy coś w tym autobusie jest? Chyba nie ma. Dobra, lecimy tutaj. To możemy. Co tam się dzieje? Co tam krzyczy? Ogólnie prosiliście mnie w komentarzach, teraz mi się przypomniało, żebym zwracał trochę uwagę na schematy, które mam i żebym z nich trochę pokorzystał. No i wiecie co, może teraz zobaczymy, czy możemy coś zrobić od razu. Bo, no rzeczywiście, fajnie by było coś tam sobie ogarnąć. O, drilluj i killuj. To może być całkiem fajne. To jest trucizna, to jest korek maszyt. Zapo, dobra. Drilluj i killuj, z tego orientalnego tasaka zrobimy sobie. No i teraz go mamy chyba już wyczwipowanego, tak? Tak. No i fajnie wygląda. To dziennik bitewny jakiś. I tutaj jest chyba skrytka. Jak się do niej wchodzi? Słuchajcie, to jest kasa. I od cholery rzeczy jest. Jak tutaj wejść? Trzeba już powoli do wieży będzie wracać po tym. Bo jednak jest trochę już tutaj na przypale. Dobra. Tutaj. Otwórz. A co jest w tych skrytkach? To mnie ciekawi. O, już widzę, że fajne rzeczy będą. O, jak szybko się trudny zamek otworzył. Patrzcie wy. Jest jakiś fajny tasak. Brak miejsca w ekwipunku się nazywa. Kocham to. Rozmontujmy tu takie gówna, deski, jakieś noże ogrodnicze i tak dalej. I możemy teraz to sobie wziąć. Serciweczka. Ojejku, na średnim złamałem wytrych, serio. Wow. Kolejny tasek, kolejna sakiewka. Alkohol, dobra, zajebiście. I znowu trudne otwieranie zamków. O, noc. Nie podoba mi się to, że jest noc. O cholera, co to jest? Sierp osmański. Szkatułka z klejnotami, tutaj papierosków trochę. I jeszcze zostało to i coś na ścianie jeszcze jest. O ile się nie mylę. Tu jest kawa i gwoździe. A tutaj, aha, to jest, okej. Dobra, to jest chyba wszystko. Jeszcze sakiewka.
No i dobra, to zabieramy z mapy. I czy mamy dalej... No to wiesz, że to mamy spory kawałek. Nie wiem, czy nie będzie bezpiecznie pójść do tej strefy, która jest tutaj gdzieś niedaleko. I tam się przykimać. Jezu, nie o to mi chodziło kompletnie. Dobra, tutaj jest typek. O Jezu, to będzie Adaku chyba. O, ja pierdolę. A nie, dobra, to nie jest na dachu. Jezus, ale jakoś... stresujące to było. Dobra, tutaj chyba nic ciekawego nie będziemy mieli. Możemy posprzedawać jakieś takie... O, takie coś na przykład. O Jezus. Doskonały łom, siekierka jakaś, orientalny taser, sierp. Dobra, starczy. I sobie przecimajmy się do nocy. Do rana, do rana. Okej. Dobra, to możemy wyłączyć. Zobaczmy, czy mamy zaznaczoną kolejną... Tak, tu jest kolejna skrytka i to zdecydowanie można obskoczyć. Jak już tu jesteśmy. To jest to osiedle, na którym nie mogą nic znaleźć. Okej. Czy to jest... Nie, tu nic nie ma. ...80 metrów do celu. Mamy i tutaj mamy coś, co może mnie zainteresować. To trzeba... Co ten typek? Jaki parkour? Jezus! Zajebisty ten taser teraz jest. O Jezus! Biedny zombiak. Ale ja naprawdę nie wiem, gdzie szukać tych strzykawek. No w tych wozach... O, nie ma ich po prostu. Są apteczki, no i ewentualnie jakieś... No, apteczki głównie. Znaczy strzykawki gdzieś leżą, ale nie takie do użycia. Strefa kwarantanny tu jest? Trudność trudna. Wiecie co, może tutaj zaraz skoczymy. To najpierw skrytka. Skrytka ma u mnie taki priorytet, można powiedzieć. Gdzie to jest? Tu jeszcze mamy jakieś śmieci. O cholera. Fuck! Jaka w ogóle porażka. Gdzieś ten plujący skurczybyk jest. A gdzie ta skrytka jest dokładnie jakby? Tutaj. No dobra, to jest ten budynek, jakoś tam trzeba się dostać. Tędy się wejść nie da. Co się stało? Tamten ich spierdala. Dobra, to tutaj będzie. Czy da się to zamknąć? Nie da się, oczywiście. Oczywiście się nie da. Dobra, tutaj zapasy domowe i chałwa. Suszone owoce. O, puszka. Puszka od tych bomb jest chyba. Do wytworzenia tych bomb potrzebna. Wow,
Użytkownik rozłączony. Utracone połączenie z usługą Steam. Chyba mi coś z netem padło. Albo ze Steamem samym. Ale nie przejmujcie się, to raczej nie powinno nam jakoś przeszkodzić w nagrywaniu. Jak to się otwiera? O co chodzi? Wow. Chyba przejechałem przez cały zamek. Naprawdę przejechałem przez salutki za... O, dobra. Dobra, dobra. Trzeba było to od razu. Orientalny tasak i sakiewka. Dużo baterii i elektroniki. Zajebiste są te skrytki. To jest konkretne miejsce przeszukania w końcu jakieś. Okej. Trudny... Jezus, co się dzieje? Kto to wybucha tak ciągle? Masakra, jakieś ciągłe wybuchy. O co chodzi? Skąd się te zombie biorą? Okej. Maczeta Pandrej, sakiewka. Tu jeszcze jedna skrzynka jest. Ale się fajnie mi dzisiaj otwiera te skrzynki, niesamowite. Bez większych problemów właściwie. Maczeta myśliwska i krawka. Dobra, ta strefka jest przeszukana już całkowicie, myślę. Możemy do strefy kwarantanny zajść. Jak już tu jesteśmy w okolicy. To czekajcie. Tak, na pewno kotwiczkę wyekwipujemy i zrobimy sobie jakieś koktajle Mołotowa. Z dwa chociaż. Czy dwa, to w sumie cztery będą. Trochę wytrychów też można było odrobić. I to jest właściwie wszystko, co jest nam potrzebne. Możemy bombę Kerta zrobić jedną. Ale na razie tutaj. Zobaczymy, co będzie w tej strefie kwarantanny. Okej. Okay. Mnóstwo zombie będzie na pewno. Wyeliminuj wszystkich zarażonych. Okej. Okay. Zabity zombie. Wywaliło centralne ogrzewanie. Ile dymu. Nie mogę tu zostać. Aha, super. Wow. Konkretnie, konkretnie. Łyse kobiety, cholera jasna. Ja nie możemy tutaj za dużo zostać, tak jak mówił Train. Więc trzeba tutaj za dużo nie przeszukiwać, chyba że nie coś naprawdę wartego przeszukania. A potem ja szybki rer, na przykład szafa. O, gaza taka nam się zajebiście przyda. Alkoholu potrzebujemy dużo. Nie wiem, czy tam zabiera życie, jak się przytusimy tym dymem, czy co? Ale gazy, to jest dużo gaz, a to jest zajebista sprawa gaz mieć. No, zabieram to życie. Jezu, zajebisty jest ten, to co mam teraz, alkohol. Jezu Chryste, co się dzieje? Dziesięć zombie raz zabiliśmy. Ślawie ile ich tu jest jeszcze. Ale nie, na mapie nie widzę ich za dużo, chyba że jest jakieś ukryte piętro czy coś w tym stylu. Czemu ten zombie się tu dobija? W ogóle po batonika? Naprawdę? Trochę głupie. Kabel. Ten tasak jest przezajebisty. Przezajebisty, naprawdę. Dobra, wyższe piętro, a nas teraz czeka. Thank you.
Nie no, to jest przezajebista jest ta maczeta. Ten taser, sorry. Czemu mi się miesza? Takie coś to przeszukujemy tutaj. Możemy znaleźć coś ciekawego. Się tej, ten dym aż tak nie szkodzi jakoś mega, chyba że nagle zacznie mi zabierać bardzo dużo życia. Jest jakiś timer, którego ja nie widzę, który po prostu jest ukryty. Dobra, co my tu mamy? Kabelek i chemikalia. Dużo jest tu takich trochę bardziej przetoczonych składników, zauważyłem. Ale dalej nigdzie nie widzę tych takich potrzebnych mi do misji rzeczy. To mnie trochę martwi. Dobra, już wyżej się wejść nie da, więc tu zostały ostatnie pomieszczenia. A to nie jest trudne jakieś to. Albo my już jesteśmy tacy dobrzy, albo to po prostu nie jest trudne. Gdzie jest tą łapą? O! Raczej się naprawi z właściwościami, to jest zajebiste. Że się ulepszy, to z tymi właściwościami się ulepszy od razu wszystko. Dobra, spadamy stąd chyba, co? Idziemy do wieży i w wieży skończymy odcinek. Bo strefa kwarantanny została oczyszczona. Ostatecznie. Całkiem fajne są te strefy kwarantanny. Można się fajnie obłowić. I wiecie. Dobra, lecimy. 500 metrów. Challenge accepted. Tam już jest wieża. Fajnie by się dało stąd tak się złapać przez cały haran. Ale to by było zajebiste. Nie, to by było z dupie, ale zajebiste. Okej. Zioła, to można już przy okazji sobie zebrać te dwie sztuki. Bo to do apteczek tych naturalnych jest oczywiście potrzebne. Ale z apteczkami chyba teraz stoimy dobrze. Nie wiem ile ich tam teraz... Mamy 9 apteczek i jeszcze materiał na milion innych. Coś mi się nie podoba to miejsce. Wow. Dobra, mniejsza to. Tutaj jakieś królestwo żula. Wow, nie złapał się. Crane, co ty? Ale zwaliłeś to. W ogóle ktoś mi mówił też, że jest jakieś nowe wdzianko dla nas. Nie pamiętam, żeby pokazywało mi się gdzieś, że mam nowy strój do wyboru, ale możliwe, że tak jest, więc przy okazji zobaczymy, czy będziemy w wieży. Dobra, walić to. Oho, gruby. Ten tutaj ciągle ochrony potrzebuje, ale na stara się nie interesuje. W ogóle, gdzie jest ostatnia skrytka tego? Tutaj jest ostatnia skrytka Osmana, okej. Dobra, spoko, naprawdę spoko. Dobra, tutaj pewnie trzeba odejść questa. Życie mi ratujesz. Te kawoświrusy są niebezpieczne. Niewiele się różnią od przemieńców, tyle że umieją mówić. I mówią tylko o jednym. Okej. Gazę też możemy od razu środek przeciwbólowy jedyny oddać. I czekajcie, to już zaliczyło nam, że mamy po jednym oddane? Dobrze cię znów widzieć. Tak, dobra. Musimy tylko dwa środki przeciwbólowe i trzy strzykawki zabić. Dobra, to zrobimy w kolejnym odcinku. Czekajcie, czy mam tutaj dostęp do stroju? Bo nie chcę mi się w górę wchodzić, ale chyba o to ja będę mógł zmienić. Stroje, okej. Ocaleniec. Wow! To jest stroje narodowe, są Polak?
Zajebiste to jest. Ale ocaleniec H jeszcze zajebiście wygląda. Dobra, ocaleńca bierzemy. Mam dla ciebie ekstra ofertę. Dobra, jemu jeszcze kosztowności sprzedamy, bo już chyba nic tam z tych kosztowności nie jest potrzebne. Gdzie są te nasze kosztowności? Sprzedaj. Nie, nic nam już nie jest potrzebne. A klasę sobie weźmiemy z chęcią. No dobra, właściwie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, pa, pa.